Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Amen. W Ewangelii Łukasza w pierwszym rozdziale od 26 wiersza czytamy: W szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do Nazaretu, miasta w Galilei, do panny imieniem Maria, zaślubionej Józefowi z domu Dawida. Kiedy anioł przyszedł do niej, powiedział: bądź pozdrowiona, obdarowana łaską, Pan z tobą. Zatrwożyły ją te słowa i zastanawiała się, co by mogło znaczyć to pozdrowienie. Wtedy anioł powiedział: nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Wtedy Maryja zapytała anioła: jak to się stanie, przecież nie znam mężczyzny. Anioł odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego zakryje cię jak obłok. A święty, który się narodzi, nazwany będzie Synem Boga. Również twoja krewna Elżbieta, mimo podeszłego wieku, od 6 miesięcy spodziewa się syna, a przecież jest uważana za bezpłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to Maria odpowiedziała: oto ja, służebnica Pana, niech mi się stanie według twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. Panie Boże, dziękujemy ci za to słowo i prosimy cię, byś był teraz z nami i pokazywał nam prawdę o tobie, ale też uczył naśladować dobre przykłady. Amen. Drodzy, zanim przejdziemy do dzisiejszego kazania, króciutkie wyjaśnienie. Nie wiem, czy zauważyliście, co było troszkę nie tak z tekstem, że już go dzisiaj słyszeliśmy, tak? Nie będę udawał i dorabiał do tego specjalnej ideologii. Otóż tak to jest, jak są święta i dzisiaj jeszcze wieczorem, jutro i drugie święto i tak sobie trochę próbuję układać w kazaniach, o czym powiedzieć, żeby za dużo nie powtórzyć, skoro trzeba 4 razy mówić o tym samym, ale inaczej. A tak to się składa, że u nas mamy różne osoby, które czytają i ja wcześniej wysyłam, jakie teksty będą czytane w liturgii. I kiedy wysłałem, to zakładałem jeszcze wtedy, że dzisiaj będę mówił rano o czym innym. Ale potem jak doszedłem do kazań bożonarodzeniowych, to trochę zmieniła mi się koncepcja i nie chciałem się powtórzyć z tym, co będzie dzisiaj wieczorem. I zmieniłem tekst, ale zapomniałem, że ten posłałem już do liturgii wstępnej. I miałem taki moment, kiedy mnie przeraziło, kiedy przy liturgii wstępnej usłyszałem, że ten jest czytany. I na szybko myślałem tak, albo jeszcze szybko zmieniamy kazanie, ale to by było niewłaściwe. Albo nie czytam tekstu. Ale pomyślałem tak, dorobimy coś do tego. Po pierwsze, część osób, a często nawet więcej niż was jest tutaj, słuchają tego w internecie. I myślę, szkoda, żeby nie słyszeli jakiego tekstu. A po drugie zastanawiałem się, a może to dobrze, bo mam wrażenie, że czasami jest trochę tak na kazaniu, mi się tak zdarza, jak jestem uczestnikiem nabożeństwa, że wstaję na początku, ksiądz czyta jakiś tekst, potem siadam i zaczyna kazanie, ja się za chwilę, a o czym, jaki właściwie był tekst? Tak chyba na niego nie zwracamy aż tak bardzo uwagi, a może przez to, że 2 razy go usłyszeliśmy. A jeszcze jedna ciekawa rzecz, że w liturgii go słyszeliśmy w wersji warszawskiej, w Biblii Warszawskiej. Ja go przeczytałem z przekładu ekumenicznego i też zauważyliśmy być może drobne niuanse. W każdym razie przechodzimy już do sedna dzisiejszego kazania. Z jednej strony mamy 4. niedzielę Adwentu i Adwent raczej mówi o tekstach związanych z przyjściem, a za chwilę już dzisiaj wieczorem i jutro będziemy mówili o samym Bożym Narodzeniu. I ta 4. ostatnia niedziela nie tyle koncentruje się na powtórnym przyjściu, co tak jakby bardziej już trochę wprowadza nas w historię bożonarodzeniową. Ewangelia Łukasza trochę tak jakby przygotowuje nas bardziej do całej historii narodzin, bo Łukasz poświęca długi 1 rozdział na tak jakby nakreśleniu pewnego tła. Przede wszystkim historii Marii. Bo Ewangelia Łukasza można odnieść wrażenie, że tak jakby opisuje całą historię z perspektywy Marii. Ewangelia Mateusza, 2, w której mamy Boże Narodzenie,
bardziej z perspektywy Józefa. I dlatego chciałbym, żebyśmy dzisiaj popatrzyli troszkę więcej na postać Marii. Ona jest jedną z ważnych, jedną z kluczowych postaci w całej historii bożonarodzeniowej. Co ciekawe, kiedy myślimy o Marii, myślimy głównie z perspektywy narodzin Jezusa. Chociaż kiedy Jezus jest dorosły, Maria też występuje, ale jakoś tak wtedy mniej na nią chyba zwracamy uwagę. Mam też wrażenie, że w naszym kościele luterańskim jakbyśmy się troszkę czasami bali za dużo mówić o Marii. To jest ciekawe, że kiedy rozmawiam z uczniami na lekcji religii, dochodzimy do takich tematów, w których też mówimy o pewnych różnicach wyznaniowych i zadaję pytanie, czym my się różnimy od na przykład Kościoła rzymskokatolickiego, który stanowi większość w naszym kraju. To co ciekawe, często można usłyszeć taką odpowiedź, my nie wierzymy w Marię. No ja mówię, no nie do końca, no ja tam wierzę, że istniała. Ale domyślam się, co idzie za tym stwierdzeniem. I nie chciałbym dzisiaj wprowadzać tu jakiegoś takiego wątku bardzo udowadniania, kto ma rację. Nie chcę też w jakiś sposób krytykować nasz bratni Kościół, ale bardziej chciałbym, żebyśmy popatrzyli na to, co Biblia mówi na temat Marii, tak troszkę szerzej. Żebyśmy nie wyciągali zbyt daleko idących wniosków, bo to jest trochę tak. Ja mam wrażenie, że my próbujemy czasami swoją tożsamość budować na negacji. Skoro Kościół rzymskokatolicki bardzo mocno uwypukla rolę Marii, to my najlepiej o niej nie mówmy. Skoro wolne kościoły tyle mówią o Duchu Świętym, to my najlepiej o nim nie mówmy. I myślę, że tu trzeba jednak pewnej rozwagi. Ale żebyśmy trochę mieli pewnego też tła i żebyśmy mieli pewną świadomość, w co my wierzymy albo co uznajemy, a do czego nie do końca jesteśmy przekonani, to chcę powiedzieć, że Kościół rzymskokatolicki ma w swojej nauce cztery dogmaty dotyczące Marii. Pierwszy został sformułowany na soborze w Efezie w 438 roku, to jest Maria jako Matka Boga. To należy do tak zwanych soborów powszechnych i my zgadzamy się z tą nauką. Generalnie przyjmujemy dogmaty pierwszych czterech soborów powszechnych. Potem, i tu zaczynają się już rozbieżności, Sobór Laterański I w 649 roku przyjął dogmat o Marii zawsze dziewicy. Czyli według nauki Kościoła rzymskokatolickiego Maria pozostała dziewicą aż do końca. W 1054 roku przyjęto dogmat o niepokalanym poczęciu Marii i co ma swoją konsekwencję w nauce, że Maria również, tak samo jak Jezus, jest wolna od grzechu pierworodnego. I wreszcie jest czwarty dogmat o wniebowzięciu Marii, ale co ciekawe, on został sformułowany dopiero w roku 1950. Przez prawie 19 wieków nie było takiego dogmatu. Z tych dogmatów wzięły się elementy kultu Marii, który dzisiaj jest tak powszechny. Jest uważana za pośredniczkę zbawienia, współodkupicielkę, orędowniczkę, królową Polski, patronkę kościołów i wielu miejsc kultu. Kiedy popatrzymy do tekstu biblijnego, to trzy z tych dogmatów nie mają żadnego uzasadnienia. Ewangelia podaje nam, że Maria nie pozostała dziewicą do końca, dlatego że po narodzeniu Jezusa Maria z Józefem żyli jak zupełnie normalne małżeństwo. Na przykład w 13 rozdziale Ewangelii Mateusza czytamy o czterech braciach Jezusa, między innymi Jakubie czy Judzie. Wydaje się to zresztą być zupełnie naturalne i normalne. Nie do obrony jest teza, jakoby Maria miała być wolna od grzechu pierworodnego. Po pierwsze, to, że miałaby być niepokalanie poczęta, nie ma żadnego potwierdzenia w żadnym tekście biblijnym. A taka nauka stałaby w pewnej sprzeczności z twierdzeniem apostoła Pawła w liście do Rzymian, który stwierdza, wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Nie ma ani jednego sprawiedliwego, wszyscy potrzebują zbawienia. I to dotyczy nas wszystkich. To znaczy,
I to jest sedno przesłania biblijnego, że każdy człowiek, bez względu na to, czy my dzisiaj określamy kogoś dobrym człowiekiem, czy złym, bez względu na to, jak duże możemy mieć zasługi, wszyscy jesteśmy naznaczeni grzechem. I dlatego też każdy potrzebuje zbawienia. Dlatego Chrystus przyszedł i umarł za każdego. I co ciekawe, umarł także za swoją matkę Marię, bo ona też potrzebowała zbawienia. I wreszcie nigdzie nie znajdujemy wzmianki, jakoby Maria miałaby być wzięta do nieba. I tu nawet jest pewien paradoks, że ten dogmat budzi pewne wątpliwości wewnątrz samego Kościoła katolickiego, bo w Jerozolimie jest na przykład kościół zaśnięcia Marii Panny. A więc powstaje tutaj pewna sprzeczność. Jeden z kluczowych wersetów, na którym jest pewna rozbieżność, to jest werset, który dzisiaj czytaliśmy, kiedy anioł przychodzi do Nazaretu i zwiastuje Marii i mówi coś takiego: bądź pozdrowiona, w przekładzie ekumenicznym mamy obdarowana łaską Pan z Tobą. W przekładzie Biblii Warszawskiej mamy bądź pozdrowiona łaską obdarzona Pan z Tobą. Ale na przykład Biblia Tysiąclecia ten fragment tłumaczy: bądź pozdrowiona pełna łaski Pan z Tobą. Może ktoś powiedzieć, co za różnica? Otóż jest dosyć istotna, czy Maria jest obdarowana łaską, czy jest pełna łaski. Dlatego, że gdybyśmy przyjęli wersję pełna łaski, to stąd można wyciągnąć wniosek, że Maria sama z siebie jest źródłem łaski dla innych. Tymczasem tekst jednak tutaj, greckie słowo, które występuje, bardziej sugeruje, że to jest obdarowana. To jest tak jak w liście do, to jest to samo słowo, które w liście do Efezjan w pierwszym rozdziale apostoł Paweł pisze w szóstym wierszu: ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. Pan Bóg obdarował nas łaską. Łaska jest Bożym darem, to jest coś niezasłużonego, tylko dlatego, że Pan Bóg jest dla nas łaskawy, mamy możliwość zbawienia i przebaczenia grzechów. I Pan Bóg obdarowuje taką łaską na początku Marię. Ukazuje się jej anioł i zapowiada jej coś absolutnie niezwykłego. Tak naprawdę nie za dużo wiemy o tej postaci. Właściwie to jest kilka bardzo króciutkich fragmentów. Wiemy, że mieszkała w Nazarecie. Wiemy, że była młodą dziewczyną. Źródła pozabiblijne mówią, że najczęściej w tamtych czasach, kiedy dochodziło do zawarcia małżeństwa, mężczyźni mieli w okolicach 18 lat, a zdarzało się, że kobiety gdzieś w granicach 14 do 16. Więc Maria, którą spotykamy na początku Ewangelii, raczej próbujmy ją traktować jako nastolatkę, a niekoniecznie dojrzałą kobietę. I pomyślmy teraz, jak trudne i niesamowicie odpowiedzialne i jak dużym wyzwaniem było to dla tak młodej osoby, która, jak czytamy, jest poślubiona Józefowi, ale to nie znaczy, że są małżeństwem już w pełnym tego słowa znaczeniu. Są bardziej po zaręczynach, po zawarciu kontraktu pomiędzy rodzicami, jest przesądzone, że będą małżeństwem, ale nie mieszkają jeszcze razem. Każdy mieszka w swoim domu, przygotowują się do wesela, które za jakiś czas ma nastąpić. I w takiej sytuacji do tej młodej dziewczyny przychodzi anioł. Do młodej dziewczyny mieszkającej w Nazarecie, w małej miejscowości, niewiele znaczącej, o której nawet później ktoś powiedział, czy z Nazaretu może być coś dobrego, a więc taka miejscowość, z której być może inni się tylko naśmiewali. Pan Bóg wybiera tą dziewczynę do szczególnego zadania. Czasami zazdrościmy pewnych rzeczy. Kiedy czytamy o pewnych bohaterach biblijnych, to wydaje nam się, jak oni się mieli fajnie.
Pan Bóg się im ukazał, widzieli anioła, widzieli cud, widzieli coś niezwykłego. I często być może nawet się tak myśli o tej Marii, jaka to taka zaszczycona, jaka to taka ważna postać. To jest trochę tak, jak teraz w czasie bożonarodzeniowym w wielu miejscach gdzieś odgrywa się jasełka, całą historię. To mam wrażenie, że dla małych dziewczynek to jest największy zaszczyt, żeby zagrać postać Marii. Jak jeszcze kiedyś uczyłem religii w przedszkolu, to zawsze się chwaliła, która to będzie Marią. Wszystkie pozostałe były troszkę smutne, że one nie są w tym roku Marią, ale któraś gdzieś była indziej, a ta ma nadzieję, że za rok będzie Marią. I to tak się wydaje jako taki niesamowity zaszczyt. Ale z drugiej strony, kiedy pomyślimy o bohaterach biblijnych, jak niezwykłe było przed nim wyzwanie, było przed nimi wyzwanie, jak trudne, jak odpowiedzialne i jak narażające ich tak naprawdę na wiele nieprzyjemności. Otóż okazuje się, że kiedy Maria dowiaduje się, że ma urodzić dziecko, jest przerażona, jest wystraszona. Nie wie, jak to się stanie. I cała ta sytuacja jest dla niej trudna, później jest tak samo trudna dla Józefa. Otóż skoro Maria i Józef nie byli jeszcze małżeństwem, nie mieszkali razem, to tak naprawdę według bardzo surowego prawa żydowskiego byli zobowiązani do wstrzemięźliwości seksualnej. I teraz, jeżeli okazało się, że Maria jest w ciąży, to było to bardzo mocno napiętnowane, bo wniosek mógł być taki, że albo zdradziła Józefa z kimś innym, albo sami młodzi trochę za bardzo się pośpieszyli. I całkowicie było to społecznie nieakceptowane, a wręcz mogło być karane. I dla młodej Marii samo to jest już wielkim wyzwaniem. Dlatego też Pan Bóg, chcąc przygotować tą młodą dziewczynę do tej historii, używa anioła. W bardzo szczególnych momentach, kiedy Pan Bóg chce realizować swój plan objawienia się ludzkości, używa pewnych nadprzyrodzonych rzeczy. Tak jakby chcąc dać pewne szczególne przekonanie. I w historii bożonarodzeniowej widzimy ileś razy aniołów, którzy się pojawiają. Anioł zwiastuje Zachariaszowi, że jego żona Elżbieta urodzi. Anioł objawia się Marii, anioł objawia się potem Józefowi, anioł objawia się na polach betlejemskich, potem jeszcze raz Józefowi, żeby uciekał do Egiptu. Tym razem anioł nawet ma imię. Jest to Gabriel, jeden z dwóch aniołów w Biblii, który jest wymieniony z imienia oprócz Michała, który jest wysyłany z bardzo szczególnym poleceniem. Tym razem w kwestii zapowiedzenia narodzin. Narodzin kogoś znacznie większego niż tylko oczekiwanego dziecka, tego, na którego się długo czekało, ale tego, który będzie sam Bogiem. I z jednej strony Maria jest przerażona samym widokiem anioła. Nie wiem do końca, jak ten anioł wyglądał. Chyba nie do końca tak, jak często występuje w naszych przedstawieniach bożonarodzeniowych. I nie wiem, czy my, jakbyśmy zobaczyli takiego anioła, czy też byśmy się nieźle nie wystraszyli wtedy. Ale jednocześnie zauważmy, że anioł, który przychodzi, mówi: nie bój się, Mario. To jest bardzo często pierwsze zdanie, które wypowiadają aniołowie, które Pan Bóg kieruje do ludzi, kiedy do czegoś powołuje. Nie bój się. Wiem, że wyzwanie jest duże. Wiem, że jest to coś bardzo niespodziewanego. Wiem, że czujesz się być może przytłoczony tym, przytłoczona tym. Ale ja będę z tobą. Co więcej, anioł tak jakby chcąc wzmocnić tak jakby poczuciem, przekonanie Marii, że nie ma się czego bać, mówi: jesteś błogosławiona między niewiastami. I znowu to stwierdzenie nie należy rozumieć, że jesteś ważniejsza, bardziej wyróżniona, ale jesteś szczęśliwa. Słowo błogosławiony znaczy dosłownie szczęśliwy. Mario, znalazłaś łaskę u Boga. Bóg obdarowuje cię łaską, możesz czuć się szczęśliwa, że Pan Bóg wybrał cię do wielkiego dzieła. Historia Marii, choć absolutnie wyjątkowa, choć niepowtarzalna,
to jednak wierzę, że ma w sobie pewne elementy, które mogą być i dla nas cenne. Pan Bóg po pierwsze pokazuje w tej historii, że jest bardzo konsekwentny w realizacji swojego planu zbawienia. To nie jest tak, że to wszystko zdarzyło się przypadkowo, że Pan Bóg jakoś bardzo spontanicznie wymyślił teraz taką akcję, ale tak naprawdę cała historia wszechświata od samego początku zmierzała do tego kulminacyjnego momentu. I Pan Bóg przez wszystkich proroków to zapowiadał, zapowiadał już u Izajasza, że Panna pocznie i porodzi syna i to wszystko było gdzieś od początku zapowiadane, a teraz się wypełnia. Pan Bóg dotrzymuje obietnicy. Kiedy w Biblii Pan Bóg coś zapowiada, kiedy coś obiecuje, to nigdy nie zmienia zdania, nigdy się nie wycofuje, nigdy nie rezygnuje, nigdy nie dostosowuje się do jakichś różnych okoliczności, które gdzieś mogą pokrzyżować plany, ale Pan Bóg od początku do końca bardzo konsekwentnie realizuje swój plan zbawienia. Pan Bóg mógłby wszystko zrobić sam. I myślę, że byłoby mu prościej, gdyby od początku do końca wszystko postanowił dla nas wykonać sam. To tak czasami jak z nami. My myślimy, jak ja sobie to sam zrobię, to sobie to zrobię od początku do końca, wiem jak to będzie. A jak potrzebujemy do czegoś zaangażować, szczególnie takich, którzy się znają trochę mniej, to bywa to dłuższe. Na przykład wczoraj z moimi chłopakami mieliśmy zadanie, żeby posprzątać trochę w domu i tak czasami chciałoby się wziąć od nich, słuchajcie, to ja już to poodkurzam, ale tak sobie myślę, nie, oni się muszą uczyć. Nie? Więc czasami trzeba pokazać, jeszcze tu to ominęliście, to tu, a to może inaczej trochę. I czasami trwa to dwa razy dłużej. Czasami się dosyć mocno komplikuje. Myślę, że my ludzie komplikujemy jeszcze bardziej wszystko i Pan Bóg mógłby plan zbawienia zrealizować od samego początku do końca sam, ale Pan Bóg postanawia w nim wybrać ludzi. Obdarowuje nas łaską, wybiera nas. Jesteśmy szczęśliwi, że możemy być częścią Bożego planu. Że Pan Bóg wybierał proroków, którzy zapowiadali, wybierał mężów Bożych, wybierał tych wszystkich, którzy gdzieś na różnych elementach mieli swoją czasami bardzo drobną rolę. Wybrał Marię, by stała się matką Jezusa. Nie dlatego, że sama w sobie była kimś niezwykłym, ale po prostu Pan Bóg wybiera czasami tak, jak chce. Wybrał Józefa po to, żeby jej towarzyszył, żeby pomagał. Wybrał potem wszystkich apostołów, różnych ludzi. Wybiera tak samo dzisiaj nas. Tak jak tu jesteśmy, nawet jeżeli czujemy się czasami może niespecjalnie ważni, niespecjalnie uzdolnieni, niespecjalnie potrzebni, to Pan Bóg wierzy, że dla każdego z nas ma jakąś swoją małą rolę. I być może tak samo jak Maria, często się jej boimy. Myślimy, że to za dużo, że może lepiej jakby Pan Bóg wybrał kogoś innego, że to komplikuje trochę nasze plany. Ale Pan Bóg mówi tak samo jak do Marii dzisiaj do nas, nie bój się. Wiem, że macie swoje chwile zwątpienia, macie wątpliwości, ale was przeprowadzę, wam pomogę. I postawa Marii, która może być dla nas zachęceniem i największą lekcją jest to, co ona po całym tym ukazaniu się anioła, po tych wszystkich dowodach w końcu stwierdza, oto ja, służebnica Pana. Niech mi się stanie według Twojego słowa. To jest wyznanie, na które Pan Bóg czeka od każdego z nas. Oto ja, Twój sługa. Zrobię tak, pójdę drogą, którą Ty dla mnie wyznaczyłeś. Będę tam, gdzie mnie stawiasz. Będę Twoim świadkiem w miejscu, w którym mnie postawiłeś, tam, dokąd mnie wysyłasz. I wierzę, że postawa Marii, młodej, prostej, pokornej dziewczyny może być dla nas dzisiaj zachęceniem i wzorem. Amen.